tym bardziej w tym okresie przedświątecznym myślę, że warto zwrócić uwagę na ludzi, którzy nie mogą spędzić tych świąt tak jak my. Warto im pomóc, chociażby my spotykając się z nimi widzimy, jak ta sytuacja u nich wygląda, jak naprawdę wygląda ich życie, jakiej pomocy potrzebują. I staramy się zrobić wszystko, aby im tą pomoc zapewnić właśnie poprzez znalezienie darczyńcy czy pomoc w jakimś innym charakterze. Także myślę, że naprawdę warto jest zwrócić uwagę na akcję, jaką jest Szlachetna Paczka i pomóc nam zmieniać świat na lepsze. Kuprum Lubin bierze udział od 3 lat w takiej akcji, w Szlachetnej Paczce i miejmy nadzieję, że w każdym roku będziemy tak samo brali czynnie udział jak w tym. Na pewno jest to fajne takie doświadczenie, że mogliśmy współpracować razem z klubem Kibica. No, zawsze klub Kibica wspiera nas na każdych meczach, na każdych wyjazdach, także we własnej hali, dlatego cieszymy się, że mogliśmy troszkę tak jakby współgrać razem, coś wspólnie zrobić i oby było więcej takich akcji. Pomagamy Szlachetnej Paczce w dwojaki sposób. Raz będąc czynnymi wolontariuszami tego projektu, a dwa będąc jeszcze czynniejszymi darczyńcami. W ubiegłym roku jedna z naszych członkiń była wolontariuszką i w tym roku również jedna z naszych członkiń jest wolontariuszką. Więc myślę, że z punktu widzenia organizacyjnego bardzo mocno wspieramy ten projekt jako klub Kibica. Jest to małżeństwo z 14-letnim synem, miłośnikiem sportu, szczególnie piłki nożnej i jazdy na rowerze. Rodzina bardzo optymistyczna. Pan mimo choroby stara się zapewnić jak najlepszy byt swojej rodzinie, stara się nie załamać i robić wszystko, żeby po prostu z uśmiechem wygrać z tą chorobą. Na pewno te akcje są bardzo potrzebne ludziom, którzy tego potrzebują, dlatego na pewno w imieniu wszystkich zawodników, całego klubu, także i kibiców zachęcamy do brania czynnego udziału w takich akcjach i do pomocy wszystkim potrzebującym. Cieszymy się bardzo, że siatkarze zaangażowali się w ten projekt razem z nami. Jest to, myślę, ważne dla nas, jak i dla nich. Cieszymy się tym bardziej, że mamy deklarację, że będziemy wspólnie przejdziemy razem przez cały ten projekt. Nie tylko zbieranie datków, nie tylko robienie wspólnych zakupów, ale również wspólne pakowanie prezentu i później wspólne zawiezienie tego prezentu do rodziny. Jest to ważne też, myślę, dla nas jako dla ludzi. Po prostu tego rodzaju działania są jakąś oznaką naszego poziomu człowieczeństwa. Po prostu stajemy się lepsi, pomagając innym i pokazując innym, że można pomagać i że warto pomagać.